Dolnośląski komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej powołał nowego komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Został nim brygadier Rafał Chorzewski. Panie komendancie, brygadier Rafał Chorzewski deklaruje przejęcie obowiązku komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Co do wyzwań, które przed nim stają, no można je podzielić na dwie takie grupy. Takie te bieżące, krótkoterminowe, jak i te długofalowe. Jeżeli chodzi o te takie właśnie bieżące, to na pewno dalsze uczestniczenie w działaniach związanych z ograniczeniem skutków pandemii. Nie wiemy tak naprawdę, jak ta sytuacja się będzie rozwijać, ale strażacy od samego początku, czyli od marca, szczególnie tutaj w powiecie kłodzkim, bardzo mocno są zaangażowani. Liczymy się z tym, że te działania w różnym zakresie mogą być kontynuowane. Również mamy w planach, to też jest duże wyzwanie przed nowym komendantem, prawidłowa realizacja środków finansowych, które mamy obiecane otrzymać jeszcze w tym roku z przeznaczeniem na odtworzenie gotowości bojowej naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych. Tu w pierwszej kolejności chcemy te środki przeznaczyć na uzupełnienie czy zakupy samochodów takich pomocniczych, ale które są właśnie bardzo potrzebne czy wręcz niezbędne przy niestandardowych działaniach, jakie prowadzimy w związku z pandemią. Jeżeli chodzi o te takie działania bardziej długofalowe, to na pewno zakupy nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, bo to jest zawsze duże wyzwanie, bo koszt takiego auta to jest od 900 do ponad miliona złotych. Brygadier Rafał Chorzewski rozpoczął pełnienie służby pożarniczej w 1986 roku. Przeszedł wiele szczebli zawodowej kariery w Państwowej Straży Pożarnej. Zaangażowanie i oddanie służbie wpłynęło na powierzenie mu zadań i stanowiska komendanta. Życzę sobie współpracy z samorządami, życzę sobie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi, ponieważ one są naszą mocną stroną i wsparciem. No i zawsze udanych akcji. Ja znam brygadiera, który został teraz komendantem, Rafała Chorzewskiego. To jest bardzo dobry strażak, bardzo sensownie myślący i jestem przekonany, że będziemy dalej współpracować, co najmniej tak jak dotychczas. A muszę powiedzieć, że gdyby nie współpraca samorządów z Państwową Strażą Pożarną, nie byłoby wielu samochodów, wielu wyposażeń. Przed chwilą rozmawiałem też z komendantem wojewódzkim. Jeżeli będziemy deklarować z własnej strony wkład własny, to będą następne zakupy. Jednym z najważniejszych punktów do realizacji jest także budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku z placem manewrowym, dużymi garażami, które pomieszczą ciężkie samochody. Obecny obiekt jest piękny i zabytkowy, ale nie spełnia już swoich funkcji w XXI wieku. Jest zbyt ciasny na potrzeby strażaków. Burmistrz Kłodzka wraz z radnymi przekazali działkę pod budowę nowego obiektu, a jej przejęcie jest finalizowane.